Kochani, tak jak mówiłem, jakby ktoś miał wątpliwości, zasada jest prosta. Tam, gdzie jest muchomorek, należy spodziewać się borowika. Muchomorek, borowik. One sobie żyją w takiej symbiozie i w zasadzie z doświadczenia wiem, że spokojnie tam, gdzie są muchomorki, są i borowiki. I takie cudaczki ładne. Spójrzcie. Dzisiaj jest troszeczkę mokro. Dlatego są takie błyszczące grzybki. Ładny borowiczek. Ostatni dzień października na grzybach. Patrzcie, jest bardzo dużo podgrzybków. A, to ktoś wyrwał, rzucił. I tu, taki fajny. A ja idę dalej, bo ktoś mnie śledzi. O, tam grzybki. Powiedz mi, Emilko, skarbie, gdzie ten twój papcio, mężuś, te okularki zgubił, bo kręcimy się, okularków nie widzimy, tylko widujemy takie borowiczki. Jakbyśmy jeszcze mniej więcej wiedzieli, gdzie, to byśmy pomogli szukać okularków. Kochaniutka znajduje nożyki, koszyki, a ja znajduję, kochaniutko, żabciu, znajdź sobie grzybka. Ty tak na mnie podejrzanie patrzysz. Proszę. Tadam! Tadam! Piękny? Wspaniały. Dobra. Znajdź sobie drugiego grzybka. Widzę! Z daleka go widzę. Tu. A tu, chodź. Ślimaczek to zostaje w lesie. Odczep się. Nie ma już więcej ślimaczków. Jeszcze, żebym ja widziała, w jakim obszarze te okularki były zgubione. No, napisz, Emilko. Napisz nam mniej więcej. Na pewno. A tu jeszcze jest podgrzybek. A tu? O. I borowiczek. Zobacz. No. Taki podgrzybek. Taki. No zobacz, czy tam to się nadaje do zabrania, czy do rozsiania tylko. Twardy jest. Nie, chyba, no to zabierzemy. Ślimaki tylko dwa siedzą. Ładny jest. Wiesz, jest. Dobra, do koszyczka, kochanie. Do koszyczka, tylko ja ślimaczki muszę... Masz nożyk ode mnie, osobisty nożyk. Kochaniutka, nie dam ci nożyka, bo zgubisz. Nie mogę. Jak zgubię, jak ja znajduję? No nie wiem. O, taki piękny. I te dwa. Dobra, chodźmy, kochani, dalej. Także cieplutko. Cieplutko. Delikatnie po deszczu, trochę się błyszczą grzybki. Szukamy okularków. Trochę łatwiej znaleźć, no i szukamy okularków. Też na razie to tak szukamy igły stogusiana. To, żebym wiedziała, jaki sektor, to no. Na pewno. O Jezu, 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 zapraszam. Następny. O matko, jedzie, no. Następne dziecko. Ojoj. Spójrzcie, kochani. O, mama. Jaki piękny. O, rozsiewamy. I wyrywamy. Także, ślimaczek. Przymrozki nie wystraszyły nam tu. Jaki grzybków. Piękny. O, pokaż teraz go. Tego ślimaczka muszę. Gdzie on jest? Chodź tu. Już. O, takie borowiczki.
A okularów jak nie było, tak nie ma. Dokładnie. Ale dobra, już temat na razie zamknięty, okularów. Szukajmy koszyczka. Gdzie masz twój koszyczek, kochaniutka? I o to jest pytanie. Nie wiem, ale ładny ten. No. Dobra, i szukaj koszyka, bo zostawiłaś gdzieś. Już nie będziemy tutaj teraz płakać. Dobra, szukajcie z nami koszyka. O, prawdziweczek. Stanął mi na drodze. No ładny jesteś. Trochę cię tam już szarpnęło. Coś. No może i ty zostań. Zobaczymy. Najpierw zdjęcia. Taki twardziutki. Wychodź. Jest. Bardzo ładne. Proszę. Taka dziurka. Taki. Ciężki? To co, szukamy? No ja dzisiaj przyszłam na prawdziwki, na borowiczki. A tu jest tyle podgrzybków. Nie będę ich zrywać, ale pokażę wam. Tylko muszę się dostać do tych patyczków. Ła! O, dobra. I teraz zobaczcie. Raz. Tu dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I tam jaki jest ładny. No dobra, jednego zerwę. O! Pokażę. Całe połacie, polany tych pięknych podgrzybków. Jest bardzo ciepło i ładnie rosną. O! Dobra, muszę go oczyścić do koszyczka. A ja szukam dalej borowiczków. Piękna, złota jesień. A ja idę na kanie. O, dwie. Dwie. A tu? A, jest i trzecia. Ciup. Oko ładna ta. Ta też. Ale zobaczymy, o tamta fajna rozłożona. Zobaczymy, czy tu nie ma jeszcze. Swój do swojego ciągnie, nie? No kuźwa, jesteśmy w podobnym wieku. Tak, jesteście w podobnym wieku. Jesteście oba wiekowi. Taki piękny dąb. To jest mój ulubiony. Ulubiony kochaniutkiego. Och, jest piękny. No ładnie on tu już nie jedno widział. No bo ja go muszę pokrywać. No, tak, jedź. Zaraz tam wpadniesz, przewrócisz się. Bez mojej pomocy to pojedziesz. Mój ulubiony dom. Ja idę trochę mocy nabiorę od niego. I jemu trzeba załatwić ten pomnik przyrody. Uj! Od tego dęba spójrzcie. Musimy zadbać, żeby go już nikt tutaj nie skasował. Żeby on sobie sam tutaj dożył już. Ja biorę moc od niego. On jest taki, że on daje. On nie żałuje.
To jest piękny dom, kochani. Piękny dom. Rośnie jak najdłużej. On się przewija w naszych filmach często. Kochani, my go lubimy odwiedzać. Jesteśmy tu co jakiś czas obok tego dębu. Dębu? Obok naszego przyjaciela. No. On zasługuje na miano pomnika przyrody. Zabieram go. Piękny dąbek. Trzymaj się, maleńki. Lecimy. Odwiedzimy cię na wiosnę. W zimie jeszcze tu zajrzymy do ciebie, jak sobie mruczysz i śpisz. A na wiosnę przede wszystkim zobaczyć, kochani, jak zaczyna, jak burzują, jak te listki zaczynają rosnąć, jak te soki tam pójdą, to tu słychać, kochani, jak te soki krążą w nim. Jak mu serduszko bije. Faktycznie, jak on potężny. Piękny jest. No, mamy jeszcze takich przyjaciół więcej. Dużo mamy Białowieży takich przyjaciół. Mhm. Odwiedzamy ich. No tutaj w tych lasach ciężko o takiego dęba. Tak jak mówiłem, przez tą gospodarkę leśną. Jeżeli to tak można nazwać gospodarką. Nie gospodarkę. Raczej bym to nazwał niegospodarowanie. Zawracamy, kochani. Raniutka to tylko 200 metrów. Tak. NZZZ. Tak. Jedziemy tak, na polsku NZZ. Który dobra. Się nie nadaje. Tak jest. Na kochani, górę. Dobra, ja kochaniutki pomogę trochę rękami. No, na razie. Kolejny etap. O, tu jest maszynka. Stoi. Włączam szybciutko. Jest, pompuję tlen. Gdzie jest ten kabelek? Jest. I tam sobie, kochaniutki, ten kabelek zaraz wetknie. Oj, jeszcze nie otworzyłam przodu. Jest. Już. Hello. Masz już włączone. Bierz szybciutko rureczkę. Rurę bierz. Ja idę wózek spakować.